Cześć, tym razem u mnie gościnnie inny symulator. Jest to YS Flight. Tak jak widzicie, tutaj mamy jego stronę internetową. No i mamy informację, że jest to darmowy symulator lotu, gdzie wszystko jest możliwe. No, czy to jest jeszcze symulator, to jeszcze sobie o tym powiemy później. Jest to darmowy symulator, tak to było od początku dystrybuowane jako freeware, czyli po prostu darmowe oprogramowanie, ale bez otwartego kodu źródłowego, tak? Kod źródłowy cały czas był zamknięty, ale w marcu tego roku autor w końcu postanowił udostępnić też kod źródłowy, udostępnił go na licencji BSD. I myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla tego symulatora, dlatego że no, mam wrażenie, że autor już chyba za bardzo nie rozwija tego projektu, dlatego że bodajże chyba od 3 czy 4 lat nie było już żadnej nowej wersji. A społeczność domagała się pewnie zmian, domagała się poprawek, więc myślę, że to jest dobry ruch, żeby udostępnić kod źródłowy. Także teraz każdy fan tego symulatora będzie mógł go rozwijać. I tak, przejdźmy sobie od razu tutaj do działu Download i tutaj mamy właśnie najświeższą wersję stabilną do pobrania. Jest to wersja 2018.11.24, wygląda to na datę, ale nie jestem pewny, ale chyba tak. Także tutaj mamy wspierane trzy główne platformy: Windows, Linux, jak i macOS. Ale też ważna jest informacja taka, że ta najnowsza wersja jest mało kompatybilna z serwerami multiplayer, a to dlatego, że ta najnowsza wersja ma wiele bugów, niestety jest zabugowana i też wydajność, tak, liczba klatek na sekundę bardzo mocno spadła w porównaniu do poprzedniej wersji, dlatego większość chyba graczy i serwerów multiplayer pozostała przy starszej wersji 2015 i też się wcale nie dziwię, skoro 2018 robiła jakieś problemy. Także tutaj no, musimy sami zdecydować, jeżeli zamierzamy może latać bardziej single player offline, to możemy wybrać sobie 2018. Tu widzimy, że zostało to wydane w 2019, więc nie wiem czemu 18, może to było jeszcze fiksowane. W każdym bądź razie tutaj mamy tak 2015 i rekomendowana wersja dla najlepszej kompatybilności. Jeżeli chcemy latać w multiplayer, to właśnie zalecane jest pobrać tą wersję, jako że większość serwerów operuje na tej wersji właśnie 2015. Ja pobrałem sobie obie wersje, ale też tutaj na potrzeby tego wideo pokażę wam najnowszą wersję 2018. No i też mamy forum, warto sobie tu zajrzeć, bo na przykład jest tu całkiem prężna społeczność fanów tego symulatora. Mamy tutaj mnóstwo dodatków do ściągnięcia, nowych samolotów, nowych scenerii. Tu mamy na przykład na forum, znalazłem właśnie taką listę dostępną. Ktoś poczynił listę wszystkich dostępnych, chyba to są tylko samoloty. Jest tego, przewijmy na sam dół, 15622, tyle pozycji, tyle samolotów, tak? I tu mamy linki, możemy sobie zobaczyć i tak na przykład poszukać tutaj danego samolotu po nazwie, następnie przejść do linka i poszukać teraz tego samolotu i go pobrać, chociaż tutaj co tu mamy, nawet statki mamy. I tu jest chyba download tych samolotów, tak? Więc w ten sposób możemy sobie tutaj pobierać no przeróżne dodatki, a tutaj jest tych dodatków bardzo też dużo. Także na plus tego właśnie symulatora jest cała społeczność, która tutaj ciągle funkcjonuje i usprawnia ten symulator. No ja tutaj już mam zainstalowaną i pobraną wersję 2018. Tutaj instalacja raczej, no nie trzeba tego instalować, tu się chyba tylko to rozpakowywało, nie ma tutaj żadnego instalatora. Ja jestem tutaj na Linuxie, ale to nie ma znaczenia, tak? Pod Windowsem jest to wręcz identyczne, wygląda to tak samo. Z tym, że mamy kilka plików uruchomieniowych i musimy sobie właśnie zdecydować teraz, który plik chcemy uruchomić, co też jest nietypowe. A jeżeli będziemy na Windowsie, tak, to jeszcze będziemy mieli trzeci plik uruchomieniowy. No i różnica jest taka co do platformy. Tutaj mamy akurat wersję 64-bitową oraz mamy do wyboru interfejs do programowania grafiki. Tutaj mamy OpenGL 1 i OpenGL 2. A pod Windowsem jeszcze będzie DirectX od Microsoftu. I tak, takie istotne zmiany, czym to się różni. Jeżeli chodzi o DirectX pod Windowsem, to no, można to wybrać dla dobrej wydajności. Podobno, ja tego nie sprawdzałem, ale podobno tak czytałem, że to jest najbardziej wydajna wersja pod Windowsa, jeżeli chodzi o DirectX. Z kolei na wszystkich innych systemach, jak i pod Windowsem, też możemy wybrać opcję dla OpenGL wersji drugiej. To jest oczywiście bardzo stara wersja, ale tam nie było jeszcze shaderów, więc to pójdzie na każdym starym komputerze. No i wersja OpenGL 2 ma najlepszą grafikę. Ta ma lepsze oświetlenie i lepsze systemy cząsteczkowe, a z kolei OpenGL 1 to jest najgorsza wersja i chyba w sumie
Nie wiem, po co tam jest. Może dla kogoś, kto ma, nie wiem, no bardzo stary komputer, który nie ma nawet wersji sterowników graficznych do OpenGL 2, to może tylko w takim przypadku można używać OpenGL 1, ale nie wiem, czy ktoś się jeszcze taki znajdzie. No i OpenGL 1 działa najgorzej na zasadzie takiej, że generuje najmniej klatek, no i ma ciut gorszą grafikę, jeżeli chodzi o cząsteczki oświetlenia, ale też tak na pierwszy rzut oka to aż takiej wielkiej różnicy nie widać w grafice. Ale rzeczywiście porównując z klatki, też sobie to porównałem, to wersja OpenGL 1 wypada dużo gorzej od OpenGL 2, więc tutaj rekomendowany jest jak najbardziej OpenGL 2. No to uruchommy to sobie. Tak i tak się tutaj prezentuje. Czy nam włącza demko po prostu w tej chwili. Mam tutaj wiele takich pokazowych demek. Przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda grafika tego symulatora. No, dla mnie taka pierwsza myśl przyszła, że to jest taka grafika wektorowa trochę. Chociaż może nie do końca jeszcze, ale bardziej mi to przypominało starego Falcona 3.0. Bardzo prosta, uproszczona grafika. Ale też, no, ta grafika ma swój urok, tak? Da się ją jeszcze polubić, że tak powiem. Za to najgorszy element tej gry to nie jest grafika, tylko niestety dźwięk. Bo jest tutaj bardzo, bardzo paskudne te... No, odgłosy dźwięków, silników, wystrzałów, no to jest jednak najsłabszy element chyba tej gry. Tak, tu mamy zestrzelenie. No i dobrze, żeby wyłączyć demko, wystarczy tutaj chyba kliknąć, tak, czy tam nacisnąć dowolny klawisz, ja to jeszcze sobie powiększę. No i tak nam się prezentuje okienko z menu tego symulatora. No, dla mnie to też jest no, mało czytelne niestety. W ogóle te zdjęcia dominują i zasłaniają wręcz wszystko. Znaczy, no tutaj mamy tylko w małym rogu menu, ale no na te zdjęcia powinny być bardziej przysłonięte jakimś blendowaniem, żeby to nie było tak mocno widoczne. Jeszcze mamy podpisy pod tymi zdjęciami, kto wykonał to zdjęcie, co też bardzo utrudnia czytelność całego tego okna, ale dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. No pierwsza rzecz to to, że ja wam tutaj powiększę czcionkę, bo tutaj ledwo co widać, więc dajemy sobie option. I tu mamy rozmiar czcionki. Ja sobie ustawię najwyższą, 32 piksele. O, jest już lepiej. No niestety czcionka też wygląda paskudnie, ona się bardzo źle skaluje. Jest też pikseloza, no ale przynajmniej teraz coś widać mimo tych zdjęć inwazyjnych. I tak, zobaczmy sobie config. Jeżeli chodzi o config, to możemy sobie tutaj wybrać domyślne ustawienia, jakie mają być tak zawsze poczynione, jaki samolot, jaki tam filtr, czyli pole walki, można powiedzieć, i tak dalej. Zasady gry możemy sobie tutaj ustawić różne przeróżne opcje i mamy grafikę, opcje graficzne. Mamy OpenGL, tak, opcje do OpenGL. Ja tu mam raczej wszystko ustawione na... O, możemy ustawić Super High. A, to jest Z-Buffer, dobra. No, możemy sobie tutaj troszkę coś podrasować. OK. I zobaczmy sobie jeszcze Option. Tu akurat mamy tylko... Tak, język angielski zawsze możemy dać, żeby był dźwięk, żeby demo się otwierało i takie tam rzeczy możemy sobie pokonfigurować. Mamy też ustawienia joysticka i klawiatury, warto tu zajrzeć, żeby zobaczyć sobie właśnie przypisania klawiszy. Jeżeli mamy sterowanie myszką, robimy sobie set mouse as joystick. Ja tak mam akurat wybrane. No i dobrze. Tu możemy sobie jeszcze oczywiście zmieniać przypisania, ja nie będę tego robił, zobaczymy sobie domyślną konfigurację, jak wygląda. Także takie pierwsze rzeczy, które warto zajrzeć na początek. No i pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest Create New Flight, tak? Możemy sobie stworzyć nowy lot, zróbmy to sobie. No i mamy parę opcji do wyboru. Pierwsza rzecz to wybór pola. Można powiedzieć, nie wiem czemu pola, ja bym tu dał może scenerii, tak, czyli miejsca, nad którym będziemy latali. No może pola, bo tu mamy pole walki bardziej, tak, bo... Jednak jest to symulator bardziej nastawiony na wojskowość, na wojsko. No i tak, mamy tutaj miejsca, nad którymi możemy latać i zobaczmy, że te miejsca są bardzo okrojone. To są jakieś tam przeważnie wyspy, nad którymi możemy sobie latać. Mamy przykład Hawaje. Dosyć chyba największa mapa. Tak, a tak to są mniejsze i większe wysepki. No i to jest też spory minus, bo nie możemy tu sobie, nie mamy tutaj całego świata przede wszystkim, gdzie możemy latać. Latamy tylko nad okrojonym terenem. No jak mamy taką wyspę i sobie polecimy z dala od tej wyspy, to po prostu będziemy ciągle lecieli nad wodą. I koniec, tam nic nie będzie. Nie spotkamy już żadnego innego lądu. Także tak to wygląda.
Tu mamy jeszcze Heathrow, tak? Mamy kawałek na przykład, tak, Londynu. No i też widzimy, że jest tylko taki fragment, wycinek. Jak wylecimy dalej poza tą strefę, gdzie coś mamy, to po prostu będziemy lecieli ciągle nad pustynią i już nie trafimy na żadne inne zabudowania ani miejsca, więc tak to wygląda. Tutaj mamy taki, nie wiem, taki żart. Tutaj mamy jakieś takie lotniska, ale nie wiem, na wodzie. Jakieś takie dziwne tutaj są miejsca do zbadania. Dobrze, weźmy sobie może tę domyślną lokalizację. To są chyba jakieś japońskie wyspy też, bo tutaj autor tego symulatora, tej gry jest Japończykiem, więc domyślam się, że jest też właśnie, mam tutaj też wyspy japońskie. Tak, tu mamy szukajkę, możemy sobie szukać po nazwie też scenerii, na którą będziemy latali. Dalej możemy sobie wybrać, czy mają być też tutaj latać sobie samoloty sterowane przez komputer. Ja sobie to zaznaczę. No i mamy wybór samolotu. Dajmy sobie wybór samolotu. No i tutaj lista jest całkiem pokaźna. To są domyślne samoloty. Doinstalowałem sobie tylko jeden dodatek, ale to sobie za chwilkę zobaczymy. No i też jak widać, większość samolotów to są samoloty wojskowe. I jest bardzo mało samolotów General Aviation. Mamy też helikoptery. No ciekawe, helikopterem jeszcze nie latałem. No ale tu też widać, jak te samoloty domyślnie są wykonane, czy helikoptery. Są jakieś japońskie samoloty akurat. No jest troszkę takich właśnie samolotów. Jeżeli chodzi o samoloty cywilne, to najwięcej jest samolotów właśnie odrzutowych. A z takich General Aviation to chyba tylko Cessna widziałem. Chociaż też nie przeglądałem wszystkich. O, jest Cessna. Tak, mamy tylko Cessna. Tak, mamy Boeingi. 4 Boeingi. Jest też Airbus. Tak, mamy dwa Airbusy, 300 i 320. A tak, w większości to są bojowe samoloty. Mamy też Concorda z cywilnych. Także ewidentnie widać, że właśnie tendencja jest pod wojskowość. No bo jednak, jak możemy sami się przekonać, najbardziej to do tego sprawdza, żeby tu jednak tak wykonywać zabawę z walczeniem z drugim przeciwnikiem. I zobaczmy sobie, no co zobaczmy sobie? Zobaczmy sobie na przykład Boeinga. Mamy na przykład Boeinga 737. Tak on się prezentuje domyślnie. Jest bardzo biednie wykonany. No graficzka ma swój urok takiego oldschoola, ale jednak no ilość detali, szczegółów jest niska, jeżeli chodzi o domyślne samoloty. Ale mam też Boeinga 737. Jedyny dodatek, jaki zainstalowałem, to jest jedyny samolot, tak żeby wam pokazać, jak są wykonane na przykład inne samoloty robione już przez społeczność. No i widzimy olbrzymią różnicę, tak? Mamy przede wszystkim teksturę, malowanie. Nie jest to jakiś tam po prostu samolot bez malowania, no, tak jak na przykład ten. Tylko rzeczywiście już mamy teksturę. Mamy też wykonane tu jakieś wnętrzne, o raju, jak to mi się obraca. Ciężko na tym zapanować. Tak, mamy tutaj kabinę, mamy pilotów. Także samolocik już jest dużo lepiej wykonany. Ale zobaczmy sobie na przykład ten defaultowy Boeing 737. OK. Tak, samolot wybrany, tu go widzimy i mamy też jeszcze start position, tak? Pozycję startową do wyboru. Tu akurat mamy ten North, co to jest 10 tysięcy. To jest akurat pozycja w powietrzu, tak? Tu będziemy od razu w powietrzu, chyba na wysokości 10 tysięcy stóp. Nie, co to jest w zasadzie, to 10 tysięcy. W każdym bądź razie tu są pozycje w powietrzu. Tu mamy runway, tak? Runway 10. To są akurat pasy startowe. Tutaj mamy jeszcze różne inne pozycje. Mamy też on carrier, tak? Mamy parę pozycji na lotniskowcu, tak? Tu widzimy, że się znajduje lotniskowiec. Możemy też sobie wybrać taką pozycję. Dobrze, ja sobie wybiorę jakiś tutaj pas. Tak, dalej mamy skrzydłowego, to sobie zobaczymy później. Też loty w formacji, to właśnie no, dużo rzeczy pod wojskowość jest zrobiona. I środowisko, tak, w jakim będziemy lecieli. Możemy tu sobie wybrać dzień albo noc tylko. No i tyle, jest dosyć ubogi wybór. Nie mamy tam zmierzchu, poranka i tak dalej. A szkoda. I mamy pogodę, tak, możemy wybrać sobie kierunek wiatru, prędkość wiatru i widoczność. Może sobie podniosę widoczność. Mamy też podstawy tutaj różnych chmur, trzy warstwy chmur do dodania. Coś tu się ciężko klika, tak, bardzo ta strefa klikania jest dziwna. No ale dobrze, dajmy sobie fly now. A i teraz sobie konfigurujemy też joystick, tak, czy możemy sprawdzić, czy wszystko nam działa. Ja mam tutaj sterowanie myszką, więc tu widzimy, że drążek sterowy mi działa. I przepustnica. Przepustnica tutaj domyślnie to są klawisze Q
zwiększamy ciąg i klawisz A zmniejszamy ciąg. Także zupełnie inaczej niż w innych symulatorach to może być. I mamy też Z i C, żeby sterować tutaj pedałami orczyka, czyli naszym sterem kierunku, czy też przednim kołem. I też mamy klawisz X, który nam tutaj centruje tylko orczyk. Ale dobrze, jeżeli mamy też joystick, to trzymamy go w pozycji neutralnej i wciskamy jakikolwiek klawisz. I tak tu się prezentuje Boeing, tak? Jeśli widzimy w ogóle kokpit, no możemy być rozczarowani, tak? To w ogóle nie jest kokpit Boeingu. Boeinga to jest po prostu, no można powiedzieć Cessna, tak? Jakiś samolot General Aviation. I tak niestety wyglądają tutaj przyrządy w większości samolotów, o ile w ogóle są, bo są też kokpity, które w ogóle nie mają przyrządów na tablicy, więc tak to tutaj wygląda w tym symulatorze. Tutaj rolką myszy możemy sobie zrobić przybliżenie, możemy sobie kręcić rolką i tak zrobić sobie zooma. No i zobaczmy sobie takie podstawowe jeszcze sterowanie, tak? To jak już wiemy, Q i A służy nam za przepustnicę. W i S to są obroty śmigła, czy też skok śmigła, ale to akurat mamy Boeing odrzutowy, więc tutaj to nie działa. Tak, Z i C to już widzieliśmy, że to jest ster kierunku. F to będą klapy, tak, tu widzimy klapy nam klawiszem F idą w dół, a podnosimy klawiszem R. Dobrze, ja klapy dam może na dwie pozycje w dół. Mamy spoilery, czyli hamulce aerodynamiczne, możemy dać klawiszem B i spoilery się po prostu wysuwają na maksa. Klawisz B jeszcze raz i spoilery się chowają. Tu mamy ilość paliwa. Tak, jeżeli chodzi o nawigację jeszcze, to klawiszem L możemy teraz wybrać, dodam klawisz L. No i widzimy, co mamy wybrane. Mamy wybrane nav 1 i to jest nav 1. Możemy dać L jeszcze raz, wybiera nam się nav 2. Tak, mamy tutaj nav 2. I tu mamy parę opcji do wyboru, tak? Możemy kliknąć teraz 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej i wybrać jakiś tam nastaw, na przykład na ILS-a. Chociaż ILS-a to bym dawał na nav 1. Dajemy jeszcze raz L, wybiera nam się teraz NDB, tak, i możemy dostroić się, dajmy tutaj jedynkę, oj, NDB się dostroiło. Jeżeli damy teraz klawisz 7 i 8, ale musimy być chyba w trybie NDB. Tak, NDB, nie, to akurat nie działa. Myślałem, że będę mógł obracać tutaj tarczą NDB. Zobaczmy jeszcze wora. Też nie działa. Chyba, że tu jednak trzeba... Aha, teraz mi działa. Dobra, musiałem coś wybrać. Tak, teraz 7 i 8. Tak, możemy przekręcać tarczę na worze pierwszym. Dajmy jeszcze raz L. Jak damy 0 select none, to teraz to nie działa, tak? Tak, teraz to nie działa. Dajmy na przykład... Tu mam jakiegoś wora chyba, tak? Misawa. Tak, to jest jakiś wor, dlatego teraz 7 i 8 nam działa. O, widzimy nawet igłę. Także nawigacja jest, nawigacja działa. Oczywiście o ile nam się wyświetla w kokpicie, bo tak jak mówię, nie w każdym samolocie to jest. Dajmy jeszcze raz L, L, L i mamy jeszcze raz L i mamy heading back, tak? I teraz mamy wybrany o heading back na naszym tutaj żyroskopowym wskaźniku kursu. Tu też 7, 8, ja sobie nastawię heading back na oś pasa. Także klawisz 8 trzymam i jestem dostrojony do osi pasa. Ten heading back możemy usunąć dając escape, ok. No i tu widzimy taki joystick, tu nam pokazuje właśnie jak jesteśmy wychyleni. To jest dosyć pomocne przy sterowaniu myszką. I tu mamy taką czerwoną u góry tak nakładkę, która mówi pozycja centralna gdzie jest. Więc o, teraz jestem mniej więcej w pozycji centralnej. I tak, mamy jeszcze klawisz Control. Warto wiedzieć, że tutaj pod klawiszem Control mamy jeszcze opcje graficzne do wyboru. Jak sobie to włączymy, kontrolem Escape wyłączamy. Na dzień dobry mamy trzy szybkie tryby. Fast Mode, Default Mode i Detailed Mode. Ja sobie jeszcze włączę wyświetlanie FPS-ów. Tu już jest o, pod klawiszem F, Show Frame Per Second. Dajemy F i mamy ilość klatek 30. To jest dosyć niska ilość klatek na sekundę, bo tak jak mówiłem, wersja 2018 jest, no ma jakieś problemy wydajnościowe. Jakby jej optymalizacja została, można powiedzieć, zepsuta. Więc rzeczywiście ilość klatek jest bardzo niska. Normalnie w wersji 2015 to tam miałem ze 100 klatek, więc tu mam tylko 30. Ale możemy sobie dać jedyneczkę jako fast mode i już liczba klatek mi podskoczyła do 80. Dajmy sobie default mode. No, jest nawet ładnie. A trójeczka, detailed mode. 40. No teraz lepiej ta liczba klatek wygląda.
Tak, ale no dobrze, dajmy sobie trójeczkę, możemy sobie od razu wszystko nastawić na maksa, tak? A tak możemy sobie jeszcze poszczególną opcję tutaj modyfikować danymi tutaj klawiszami. Tak, także tak wygląda tutaj control. Dobrze, może te FPS-y wyłączę jednak. Co my tu jeszcze mamy? Klawisz Enter. Klawisz Enter służy do komunikacji. I tutaj widzimy, że mamy tylko Request Approach, czyli nie mamy tutaj żadnej komunikacji do startu. Jak damy Request Approach, to możemy tutaj poprosić o lądowanie na ILS-a na różne pasy. Mamy coś jeszcze. Tak, no dużo tego jest. Co tu jest? Nic tu nie ma. Tak, także klawisz Enter, komunikacja. Tu będzie jeszcze komunikacja ze skrzydłowym pod Enterem, a to sobie jeszcze zobaczymy. Mamy klawisz Backspace, tu mamy autopilota, to sobie jeszcze też zobaczymy. Autopilot jest bardzo uproszczony. To są podstawowe komendy. Teraz tak, widoki, tak? Często byśmy chcieli tutaj zmienić widok, rozglądać się. Tu jest ciężko, tak? Myszką się nie da rozglądać tak płynnie, przynajmniej w wersji podstawowej. Może jakieś dodatki to rozwiązują. Ale tu mamy tak, rozglądanie się domyślnie jest pod klawiszem H, to jest patrzenie w lewo, klawisz K w prawo. Klawisz chyba J, to jest chyba do góry, tak? U tutaj nie działa, M to jest patrzenie do tyłu i N to jest patrzenie w dół. Nie wiem po co, ale też można. Także słabo, bo tu nie mamy takiego płynnego rozglądania się. I kamery to jest F1, to możemy tutaj w kokpicie zmieniać pozycję kamery. F2, tu mamy różne takie widoki zewnętrzne. F3, to mamy podgląd innych samolotów, tak? Tutaj sobie latają inne samoloty sterowane przez komputer, bo akurat jestem w trybie offline. F4 zawsze wracamy do kokpitu. F5, tu chyba nic mi nie działa w tej chwili. F6 to jest chyba widok zwierzy albo coś takiego. Tam był na lotniskowiec. I F7, tu jest też taki widok na nasz samolot, z tym, że pod F7 my możemy tą kamerę zmieniać klawiszami już nam znanymi H, K, U i M, tak? Zmieniamy kąt patrzenia kamery, że możemy sobie obracać widok. F8 to jest tutaj też widok z wieży po prostu. F9, to są jakieś widoki, nie, to są widoki. F10 też jest jakiś widok, dobra. Wracamy do kokpitu i zwiększamy ciąg klawiszem Q i wystartujemy sobie. Ciąg poszedł na maksa. Dziwnie mi patrzeć w Boeingu na taki prędkościomierz, a nie na taśmę z prędkością, ale dobra. No, troszkę krzywo lecę, dobra. Dobrze, możemy wystartować. Myszka do siebie. Klawisz G, podwozie w górę. I klawisz R, klapy w górę. No i leci sobie nasz samolot. Tak, to jest jakieś wojskowe lotnisko, jak nie mam. No tu mamy takie różne kamery przelotowe, wolną i szybką. Dobrze, zaraz będę miał stal. No i zobaczmy sobie autopilota, dajmy sobie backspace. Mamy tu parę opcji. Mamy jedynkę, czyli krążenie i po prostu nasz samolot będzie krążył. I teraz jesteśmy w trybie automatycznym, mogę ruszać myszką i to nie ma wpływu na powierzchnię sterową. I po prostu to będzie krążenie w kółko. Jeżeli chodzi o jedynkę, dwójka, to jest po prostu lot poziomy na wprost, czyli wyrówna skrzydła i będzie leciał po prostu na wprost tak jak jest. I tyle. Dalej mamy landing, tak? To jest podejście do lądowania. Automatycznie nam wyląduje po prostu. Wystarczy być w pobliżu lotniska, jak zauważyłem, i po prostu podejdzie na pas sam i wyląduje. Take off to nam sam wystartuje. Ale tej opcji jeszcze nie testowałem, ale tak podejrzewam, że tak się stanie. I mamy podążanie wedle baga, tutaj heading baga. Tutaj mam ustawiony heading bag, włączmy sobie teraz piątkę. Możemy klikać, możemy też dać klawisz 5 na przykład w tym wypadku. No i widzimy, że wykręca mi na mój heading bag. No i teraz jak mówiłem, heading bag możemy ciągle zmieniać klawiszami 7 i 8. Teraz dam 7 i wykręcę sobie na przykład na północ. O, i będzie mi wykręcał na północ. No tak tu wygląda obsługa tego samolotu i w sumie to tyle, tak? Tutaj nie mamy specyficznych rzeczy dla Boeinga na przykład, tak? Nie mamy MCDU, nie możemy sobie zaplanować w ogóle trasy. Także jakby pod względem takiego latania liniowcami, to jednak ten symulator no w zasadzie się nie nadaje. Raz, że nie mamy dużych przestrzeni do pokonywania. Owszem, są mapy, gdzie mamy dwa lotniska, tu jest chyba mapa z dwoma lotniskami,
ale jednak są to bardzo bliskie, tak, odległości i nie ma tu sensu nawet wzbijać się na jakieś wysokie, tak, wysokości przelotowe. Także do takiego latania liniowcami to jednak symulator nie jest dobry. W General Aviation może lepiej, a najlepiej samolotami wojskowymi. Dobrze, dajmy tu sobie Escape, Escape, Terminate. Tu mamy takie podsumowanko, jak sobie lataliśmy. Mamy jakieś punkty, ale to byśmy, jakbyśmy walczyli, to byśmy jakieś tam punkty zdobywali. Zobaczmy sobie dalej, dajmy sobie jeszcze raz przelocik. Wybierzmy sobie teraz nasz samolot wojskowy jakiś. Może zmienimy też lotnisko, dajmy może Heathrow. Dobrze, wojskowy samolot, no może niech będzie ten Super Hornet, nie będę tutaj szukał innych. I tu jesteśmy na pasie 9L. Dobrze, wybierzmy sobie skrzydłowego. Tu wybieramy samolot skrzydłowego, niech też będzie F-18. Albo dajmy inny, niech już będzie na przykład F-16, niech będzie. 16 chciałem, dobra. I teraz tak, on musi wystartować z innego pasa niż my, bo jeżeli damy mu ten sam pas, to zrespawnujemy się w tym samym punkcie i program wykryje kolizję i będziemy mieli kraksę na dzień dobry. Tak to jest zrobione. Także dajemy tutaj WR, ale 9 prawy, jak mu damy, tak? Tak, my wystartujemy z lewego, on wystartuje z prawego. Mamy formację... Tu nie będę wybierał formacji. Formacja działa zupełnie troszkę inaczej, bo tutaj jak wybieramy skrzydłowego, to ważne jest, żeby ten, tak jak mówiłem, skrzydłowy wystartował z innego pasa, a jeżeli wybierzemy formację, na przykład tam Diamond czy Delta, to te samoloty z formacji będą zawsze przyklejone do naszego samolotu, można powiedzieć. A ja na razie nie dam formacji. Środowisko, dobrze, nie będę już zmieniał środowiska, dajmy Fly Now. I jesteśmy w symulatorze. No i tak wygląda kokpit wojskowego samolotu. W zasadzie nie ma w ogóle kokpitu, mamy po prostu tylko head-up display. A przyrządów żadnych nie ma, tak? Nie możemy tutaj operować przyrządami, możemy sobie tam zooma zrobić rolką. I tak, jeżeli chodzi o wojskowe samoloty, mamy tu troszkę jeszcze inną klawiszologię, bo przeważnie takie samoloty mają też dopalacze i dopalacze włączamy tabulatorem. A tak, inne sterowanie jest takie samo. No i mamy też uzbrojenie, tak? Tutaj widzimy wybraną broń, w tej chwili gun, czyli karabinek. Możemy dać prawym myszy, żeby cyklicznie przełączać inne uzbrojenie, albo trójeczką, nie trójeczką, trójeczka to jest radar. Dwójeczką też zmieniamy klawiszem 2 uzbrojenie. A właśnie mamy radar, radar jest pod trójką i też widzimy radar. No po prostu takie pokazanie, gdzie są różne obiekty. Tu akurat widzimy chyba budynki, a samoloty, tu akurat nie widzę samolotu w tej chwili. O, tu coś lata chyba. Coś się przesuwa. Ale to powinna być właśnie taka kreska. Chyba, że to są samoloty jeszcze kołujące, ja nie wiem teraz, ale dobra. I też środkowym myszy to też zmieniamy sobie radar, tak? Zasięg radaru i wyłączamy radar. HUD-a możemy też zmieniać kolorystycznie klawiszem 9. Mamy biały, czerwony, zielony i taki fioletowy. No, biały też ładnie widać, nawet w dzień. Dobrze, może zostawmy sobie zielony. No i tak, wystartujmy sobie, dajmy sobie klawisz U. Dajmy sobie teraz tabulator czy dopalacz. I tak się prezentuje nasz samolot. Dobra, startujemy. Klawisz G, podwozie w górę. Dobrze, może wyłączę dopalacz, żeby nas teraz skrzydłowy dogonił. Dajmy teraz Enter, żeby wydać komendy. I tu widzimy, że doszły nam opcje dla skrzydłowego. Możemy wybrać jeden, żeby wybrać konkretnego skrzydłowego. Klawisz 0 to są wszyscy skrzydłowi. Dobrze, dajmy jedyneczkę. Na razie mu dajmy... tu mamy różne opcje, atakuj ziemię, atakuj powietrze. Dajmy 4, czyli leć do mojego skrzydła. Teraz damy klawisz 3. O, i to jest nasz skrzydłowy i on teraz startuje. F-16. Olej, ojej, ale ten wariat. Od razu w ostry zakręt po starcie wszedł. Dobra. No i teraz musi nas dogonić i dołączyć do naszego skrzydła. Ja może na razie dam tutaj na autopilocie opcję drugą. Leć po linii prostej. I się nie wzbijaj. Jeżeli chodzi o broń, to tak, wybór broni to jest właśnie prawy myszy, a żeby strzelać to po prostu lewym myszy albo spacją.
Teraz mam działko wybrane. Widzimy ilość amunicji. Tu mamy AAM, to są pociski powietrze-powietrze, czyli air-to-air missile i mamy short range, czyli krótkiego zasięgu. Kolejne to jest też powietrze-powietrze, ale middle range. Mamy dwa takie pociski. I mamy air-ground, tak, czyli pociski ziemia, powietrze-ziemia, czyli tak, czyli możemy tym atakować cele naziemne. Tu mamy flary do obrony. Jeżeli będzie leciał nam pocisk na nas, to możemy odpalać flary, żeby tak pocisk zmylił cel i poleciał na flarę. I mamy ilość paliwa. Także tak to wygląda. Zobaczmy F7, czy nasz tutaj skrzydłowy nas już dogonił. Bo jeszcze nie. Ale tak, leci tam, widać go. Ja tu chyba lecę teraz do Londynu, czy już minąłem ląd? Już minąłem. Nie, jeszcze lecę. Tu jest lotnisko. Tak, tu się zbliżamy do Londynu. Do centrum. No jest sceneria biedna, tak? Nie ma zbyt budynków. To powinno być oczywiście wielkie miasto, Londyn. Jest raptem rzeka i tutaj parę budyneczków. Jakieś parki zielone. O, jest nasz skrzydłowy. Dogonił nas. F-16. I tutaj jak widać, jeżeli strzelamy, to skrzydłowy strzela razem z nami. To jest trochę bez sensu. Nie wiem, czym tak jest. Zmienię na pociski. Chociaż tutaj pocisk tylko ja odpaliłem. Aha, bo może nie ma tego pocisku, więc... Może jest inaczej uzbrojony. Jeżeli wyłączę autopilota, 0. Będziemy sobie lecieć, to oczywiście autopilot powinien... Nie autopilot, tylko skrzydłowy będzie podążał za nami. Ojej. Okej, stara się tutaj ustawić. Stara się za nami podążać. No, prawie by się chyba rozbił o glebę nasz skrzydłowy. Wow. G jest obok H, ciężko się tutaj operuje. No właśnie, jak robimy jakieś takie ostre manewry, to skrzydłowy ciężko. Ciężko mu się odnaleźć. I teraz chyba też się troszkę pogubił. Ja nie wiem, jak on lata do góry nogami. No dobrze, zobaczmy sobie coś innego. Dajmy sobie formację teraz. Zobaczmy. Dobrze, jak będzie ta mapa. Może wybierzmy sobie inny samolot tym razem. Nie wiem, może F-14 Tomcat sobie wezmę. Zobaczmy formację. Jeżeli chodzi o formację, dajmy sobie, no nie wiem, Delta sobie dajmy. To będzie skrzydłowy? Nie, dobra. Tak, tu nie trzeba dawać skrzydłowych, tylko dajemy formację. I to będą takie loty w formacji. Jak zobaczymy sobie F2, o, widzimy formację naszych samolotów. Tak, jest ich tu trochę. Dobrze, wystartujmy. Tak, czyli ta cała hałastra będzie po prostu lecieć ciągle razem z nami. I będzie się trzymać nas bardzo blisko. Dobra, dowalmy do palacza z tabulatora. My tu też nie mamy kokpitu w tym samolocie, niestety. Tylko head-up display. Dobra, G. Gear up. Dopalacz wyłączę, szkoda paliwa. Zobaczmy teraz o naszą formację. Jest tutaj nasza Delta. No tu się jeszcze ustawiają, co po niektórzy. My tutaj bardzo blisko lecą. Tu ledwo dotykam ich skrzydłem. No i tutaj jest problem, jak zrobimy bardzo nieoczekiwany manewr typu beczka. Po prostu cała formacja się rozlatuje. I chłopaki tutaj starają się odnaleźć. Wow. Staram się teraz wyrównać. Dam autopilota i dwójkę, będzie najprościej. Okej. Gdzie, co tu się dzieje? Odnaleźli się? Tu jeszcze jeden szaleje. No, także tak wygląda formacja. Po prostu sobie zawsze latają.
razem z nami. No dobrze, takie latanie może być nudne, bo tutaj właśnie nie ma za bardzo lotnisk, więc najlepiej zobaczmy, do czego najlepiej sprawdza się ten symulator, czyli po prostu do walki. I tutaj dobrze jest sobie wejść w Open Mission. Mamy gotowe misje, możemy sobie wypróbować. Mamy na przykład właśnie Air Combat, czyli tak tutaj walkę powietrzną. Air Strike, to jak rozumiem jest atak na cele naziemne. Mamy loty w formacji, mamy po prostu loty IFR jakiś, drugi IFR, lot VFR. I mamy też walkę samolotami z II wojny światowej, tak? Możemy tu sobie coś wybrać. No wybierzmy sobie na przykład ten pojedynek. Jest to tak walka F-16 z MiG-21, Fly Now. Ok, sterowanie. Ok, już jesteśmy. Tak, tutaj lecą na nas. Wybierzmy sobie pocisk. O raju. Dostałem też. Nie, chyba tak, ja go zestrzeliłem i po prostu się zderzyłem z jego wrakiem. Dajmy jeszcze raz continue. Tak, to chyba ten co dostał. A ja mogę sobie, czemu mi tak teraz nerwowo, włączmy sobie radar środkowym. Okej, są za mną. Już mnie namierza. Dobra, chybiły. Widać też rakiety na radarze. No właśnie, dobrze użyć flary dla obrony. Tylko teraz będzie dogfight, czyli będziemy się kręcić. Okej, mam go. Wow. Znowu byśmy się zderzyli. Dostał. Dobra. O, nerwowo to myszka mi chodzi. Dobrze, zobaczmy kolejny cel. Okej, namierzam je. Dobrze. Okej, lekko dostał, ale chyba przeżył. Taki śmieszny dźwięk był pyknięcia. Jakby uderzenia łyżką w garnek. Dobra. To będzie zbyt duży kąt, chyba nie dostanie. Tak. Okej, to mogłoby się udać. Czy dosięgnie? Tak jest. No i chyba wszystkie cele zestrzelone. No i do takiej właśnie zabawy ten symulator się nadaje najlepiej, no bo tutaj no coś się dzieje, bo tak normalnie polatać to tak średnio. Zwłaszcza, że grafika tutaj no nie ma co oglądać, nie zapiera nam dech w piersiach tutaj scenografia. Więc do walki się to nadaje najlepiej. No i właśnie też pytanie, czy to w ogóle jest symulator, bo no jednak model dynamiki lotu jest średni, bym powiedział. Jak sobie wypróbowałem przed Cessnę, to na przykład przy starcie w ogóle ten samolot leciał jak po sznurku, w ogóle mi nie uciekał na żadną ze stron. Także no, model dynamiki lotu tak średnio oceniam. Jeżeli chodzi o poznawanie samolotów, ich instrumentów, to jak się operuje danym samolotem, to w ogóle tu nie ma sensu w tym symulatorze. No bo tutaj każdy kokpit no, jest zrobiony niemalże identycznie. Czyli albo ma zwykłe zegary, tak, albo w ogóle ich nie ma i ma tylko head-up display. Tak, samoloty wojskowe przeważnie mają tylko właśnie ten head-up display, który wygląda tak samo w każdym samolocie. Obsługa radarów i tak dalej, to jest wszystko uproszczone. To jest właśnie jak gra, tak, taka zręcznościowa strzelanka po prostu. No i chyba tak należy postrzegać bardziej ten symulator YS Flight, że to jest po prostu arkadowa strzelanka. Wybór pocisków, tak, wybór tutaj uzbrojenia jest też taki no arkadowy, po prostu wybieramy pod danym klawiszem po kolei tak uzbrojenia i tyle. I strzelamy, więc no zastanawiające jest to, czy to jest właśnie symulator, tak? Nie wiem, może dajcie znać, co wy o tym myślicie. No mi to bardziej wygląda na po prostu strzelankę.
Oczywiście ma też elementy, że można latać tymi samolotami cywilnymi, tylko no, co do liniowych, jak mówiłem, ma to średni sens. Właśnie wlećmy w chmurę, zobaczmy, jak to wygląda. Nawet czuć gęstość tej chmury, że tak powiem. Nie jest źle. O, duże przeciążenie mam teraz. No, także graficznie, no, można powiedzieć, najbrzydszy symulator. Ale jakby, no, ma to taki swój urok, tak? Można tak to powiedzieć, że mimo wszystko, no, jakoś nie odpycha mnie graficznie ta gra. Bardziej mnie odpycha dźwiękowo, że tak powiem. Dźwięk jest naprawdę tragiczny. Ale tak wizualnie, no, nawet ma to swój uroczek taki. No, ale mimo wszystko nazwałbym to bardziej właśnie zręcznościówką. Ale właśnie jeżeli chodzi też o plusy, to no, społeczność. Jest duża społeczność tutaj, która rozwija dodatki do tego symulatora. Mamy mnóstwo, no naprawdę tysiące samolotów. Co do scenerii, aż tak też nie sprawdzałem, ale też jest pewnie ich dużo i tam widziałem parę scenerii rzeczywiście do pobrania, które już no, są dużo lepiej wykonane, dużo bardziej szczegółowo, w większych detalach. Także to na plus ta społeczność i też no, całkiem możliwe, że ten symulator będzie się rozwijał w związku z tym, że właśnie kod źródłowy został udostępniony jako open source, więc miejmy nadzieję, że doczekamy się jeszcze lepszego tutaj YS Flighta. A to ciekawe, ktoś do mnie strzela. A, to jest obrona przeciwlotnicza. No nieźle. To ja tu mogę atakować cele naziemne. Dobra, mógłbym, tylko oberwałem. No proszę, wleciałem, a już myślałem, że wygrałem pojedynek, a wleciałem w obronę przeciwlotniczą. Dobrze, zamknijmy to. No i mamy podsumowanko, tak, total score 60 punktów. Tu mamy zestrzelenia 3 migi 21 poszły, ale też sam zginąłem. Tak, także polecam wypróbować, bo też widziałem, że na polskim YouTubie chociażby jakoś nikt nie mówi o tym symulatorze, więc postanowiłem też o nim coś, co nieco wam go pokazać i co nieco o nim powiedzieć. Na anglojęzycznych tutaj YouTubach możecie więcej znaleźć materiałów też o tym symulatorze. Także polecam wypróbować, może komuś przypadnie do gustu i tak jak mówiłem, całkiem możliwe, że doczekamy się lepszego rozwoju tego symulatora, więc no symulatora czy też gry, no ja to może bardziej, dla mnie jest to jak mówiłem bardziej gra zręcznościowa, ale całkiem przyjemna do postrzelania, tak? Także to tyle na ten odcinek, dzięki za oglądanie, cześć wam!